like a symphony. You and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name? Or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories, like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Siema, siema. Za chwilkę zaczynamy. Hello everyone. Give me a few seconds and we will start. Powiedzcie mi, czy wszystko słychać, czy no widać jeszcze nie, ale czy słychać, to dajcie mi znać. Jeszcze 2 minutki. Dobra. Siema. Słuchajcie, trochę zmieniłem lampy. Słuchajcie. Się nie trzęsie obraz. Muszę zainwestować w osobny statyw chyba. Żeby mi to tak wszystko nie latało, bo o, każde poruszenie biurkiem, no to mamy lipę. Dobra, lampki troszkę, znaczy żarówy, trochę inne zamontowałem i myślę, że kolory są bardziej podobne do tego, co faktycznie widać. Faktycznie jest pomalowane, więc myślę, że jest lepiej. Jak widzicie, w prawym górnym rogu będziemy dzisiaj próbowali odwzorować na tych figurkach smok Denison. Jest to brytyjski kamuflaż dla spadochroniarzy. No, więc będziemy próbować. Pierwsza kwestia, zrobiłem sobie outlining.
Nic więcej takiego szczegółowego nie ma, bo będę to jeszcze poprawiał zaraz po kamuflażu, wiadomo, cienie i tak dalej. Wszystko będzie robione. No i co? W sumie tak naprawdę możemy zaczynać zaraz. Mówię, pierwszy raz będę robił ten kamuflaż. Mam nadzieję, że wyjdzie ok. No i zobaczymy, co to się będzie działo. Mam nadzieję, że czat działa. Ale coś widzę, że chyba nie działa. Ja pierdzielę. O! No i opóźnienie jak zwykle. Nie wiem od czego to jest po prostu zależne. Ale w sumie zaczekajcie, bo może kurczę, to jest jakaś głupota. Czekajcie, już sobie sprawdzam. Okno czatu. Clean boxed. Kolor dwa czarny, rozmiar czcionki, klik wiadomość po. Chat delay. Zapisz ustawienia. No zobaczmy. Kopiuj. Wkleimy, zobaczymy, czy to będzie działać. No dobra, możecie coś tam napisać, jeżeli... Zobaczymy, czy będą 15 sekund masakra, nie? Zobaczmy teraz, jak będzie. O! Napisa 18.03 napisałeś na YouTube i raczej weszło. A weź teraz jeszcze raz. Kurde, chyba jest zero delaya, nie? Teraz. I nawet jeszcze widać ładnie te napisy. Są większe. 7 sekund. Ło, no to chyba jest w miarę. Dobra, okej, okay. Myślę, że jest w miarę. Tak zostawmy, aby się nie popsuło. I dobra, słuchajcie, tak jak widzicie... w prawym rogu, więc będziemy sobie ten żółty teraz dawać. Myślę, że kurczę, dałem delikatnie za jasny. No, delikatnie za jasny, ale to jeszcze przyciemnię w razie czego. Najważniejsze teraz będą kolory brązu i myślę, że tu wykorzystamy sobie ten kolor. On jest trochę jaśniejszy, jak się przyjrzycie. O. Taki lekko wpadający w czerwień, w taki rudy troszkę, co myślę, że będzie ok. Więc to, Waffen Brown. I użyjemy sobie może koloru tego do zielonych. Myślę, że będzie spoko. Patrzmy, czemu go mam w ogóle otwartego. O, no nie bardzo ładnie. Bo ten znowu myślę, że byłby zbyt ciemny. No. Dobra, ja sobie jeszcze muszę odpalić foto. Co to za farby? Te? To jest Scale 7.5. Oni, kurczę, nie wiem czemu, ale o, to wszystko jest Scale 7.5 i to jest ta sama farba w środku.
Nie wiem, po co oni to robią. To są te same farby, nie? Nie wiem po co. To jest taka linia. Te scale color to są standardowe do wyboru. Fantasy Games, no to niby tam coś tam fantasy. I ten Warfront typowo do figurek. Nie wiem na cholerę oni to wszystko robią tak troszkę zagmatwane. Nie wiem. Mogliby zrobić jedną w sumie linię, a później tylko, wiecie. Po prostu w innych opakowaniach. Nie wiem. Tak jakoś robią. Dziwnie. No, dokładnie, to tak samo wiesz, jak... no chociaż nie, no dużo firm właśnie tak nie robi, nie? Nie wiem czemu tak podchodzą do tego. Zastanawiam się, czy teraz zacząć od zielonego, czy od brązu. Myślę, że chyba zielonego tu jest więcej koloru niż brązu. Ale jeszcze zobaczę sobie, czy mam jakieś jeszcze inne zdjęcia. Są dość długie takie pasy, przez jakby całą... Muszę sobie dobrze rozkminić. Thank you very much, master. Personally, I don't think so, because there's a lot of better painters than me, but yeah, I'm trying my best, so yeah, for first time I will try to paint this British smog from Paratroopers, but I don't know. Maybe it will be success, or maybe it will be complete failure, but who knows? If we didn't try, we didn't be sure, so yeah. And of course, my English is sometimes very bad, so excuse me for this. But I think you will understand what I'm talking about, so yeah. Okay, which color I should use to first layer? And of course, I will switch between my native language and the English language. So if you have any questions, type it down below in the this comment section on this chat box. So yeah. Yeah, I think this brownish color will be first. There's a lot of brown patches on this smog, so yeah. This dot is a little bit reddish, so I think it will be excellent for this camouflage. Change my bulb, the light bulb, for 6,000 kelvins, and I think that it will be a cold light, but
as you see right now, I think it's a normal daylight. So I think that they lie me in the shop. So, but right now I think these bulbs are better than 4,000 kelvins, because then I got a little bit warmer tones, and yeah. Okay. It's hard to start because this camouflage is very, very weird. Okay. First dot. This camouflage got the hard edge, so we need to be very precise. Siemanko. And it's very hard to find a good reference photo. I spent, I don't know, maybe 2 hours to find a good reference, but yeah, it's very hard because there's a lot of uniforms from the Second World War, and they are very worn. And the newest one, which you can buy in the shop, sometimes got this very crispy colors, and you don't know which one you will use, so yeah.
But shoes, it's a very, very straight painting. It's like a two-step painting, and it's very easy. So yeah, if you have a time, please check my latest videos. I got a lot of, you know, live streams. It's saved on the my channel, and there I showing this. This painting of you know, leather boots and wood and etc. So yeah, so if you want to learn how to make this in few easy steps, go check it out. And yeah, it's very easy and very fast to get a good result. So yeah, without you know, or blendings and funny things. So yeah. Yeah, for me too, but I borrow of borrow this technique, this technique from these wargaming players, and it suits me very good. So yeah. Right now I'm just sketching all these patches, all this you know, stuff, because in this moment I don't know you know, how much brown I need. So yeah, I will correct it in the later steps. So siema Marcin. Jak tam w życiu? No, może być. Powoli, do przodu. Powoli do przodu. O. Kurde, tak ciężko znaleźć ten kamuflaż. To się w pale nie mieści, nie? Jeden wygląda tak, drugi kompletnie inaczej. Okay. I think it's time for green patches. So I can establish amount of you know, these two colors. A little bit bright, too bright, I think. Hmm.
little bit darker. Small amount of this darker tone. Just a little bit. Yeah, we're talking about. Now we're talking about. Okay. Malujemy brytyjskie figury, dokładnie spadochroniarzy. I malujemy kamuflaż im. Nie, nie mam. Miałem robić, ale szkoda mi pieniędzy na to. Dużo strzelam, znaczy więcej strzelałem, może teraz już mniej, ale na strzelnicy, więc... Potrzebne mi pozwolenie, jak i tak mogę pojechać, zapłacić i 150 zł. A co 150? Dobra, pierwsze. A, no to nie, no to ja wiem, ale to wiesz, i czas, i nie. Figures. You know, I think there's I think
two layers. It depends what you want to achieve. When you painting a primer with black and white color to have you know this pre-shading, you need to apply a very thin layers like layering. I call this technique. Filters. It's because you want to see this pre-shading under the paint which you're applying on the figure. The same technique used by Night Shift. Yeah, you know this guy from YouTube. Yeah, he using this layering, this filter technique. Of course, he first put a black primer and white primer to, you know, see where the shadows and lights are. Right now, I think you need to, you know, feel when the main color will you know get too strong to you know cover the surface. As you see, right now I'm putting this green patches, and I see that this yellow color is pushing under. You see this color under this green. So I need to apply another layer. But if you paint a green color and you see the full color with nothing under, it will be good. So maybe one, two layer, I don't know. It depends how much you dilute the paint. So yeah. But I am recommended to dilute paint a little bit more, like milk consistency, because you will don't overflow the details of the figure, and especially the face, yeah, the hands, and the good details, which is very delicate. You know, these details are very, very soft, yeah? So you need to dilute paint a very, very much. God damn it. Maybe I will show you on the wet palette. Yeah, this is not dilute paint. And I will mix this with thinner. Always use a good thinner, like you know the brand of Scale 75, Ammo Mig, and etc. Because the thinners are the chemical proportions, so don't use regular water, because yeah, it's got a different surface tension. So yeah, good thinner. Of course, in the thinners you got retarders, so yeah, better to use thinners. And if I see this on the grid green spot, yellow underneath, I going
second layer to obtain a good vibrant green color. O kurczę, no to ładnie. Nie, no 50? A to masz mniej lat niż chyba 15, tak? Czy jak to jest? I dziwny ten zielony, dziwny pigment ma. Wiesz co? No może trochę, kurde, faktycznie. Może by bardziej w ten zielony pójść. Ten jest taki trochę za pstrokaty, nie? Zobaczmy może ten. Kurczę, będzie ciemniejszy. To jest taki bardziej Ardennes Green. Zobaczmy, może jakiś inny. Może ten? Waffen Green? Chociaż ten też będzie taki wpadający w zieleń. Jeszcze zobaczymy ten. Okej. Okay. Spoko, spoko. No, może być chyba lepszy ten. Jakbyśmy zmieszali trochę. Trochę jak takie żołnierzyki, nie? A, I'm from Poland. It's a Polish language. No. Właśnie tak myślę. W ogóle zaczyna się, kurde, błyszczeć, nie wiem czemu. Chociaż te farby są super matowe zawsze. Ale wiecie co, zmieszamy jeszcze. And you're from England? America? O, ten chyba będzie dobry kolor. I need to change my conception because this green color I think is too vivid. So I change a little bit tone of the green patches with this color from scale 75, which I show you. One moment ago. Chyba lepiej troszkę, nie? Już może jaśniejszy powinien być. Dobra, później go i tak zmienię troszkę ewentualnie. Może go rozjaśnię nawet. Teraz to trochę zaraz wyjdzie jaka kupa z tego. Aha. A, no, 125 ta. A.
Okej. No, na razie, trzymaj się. But I'm sure that you know something about pierogi or kurwa. Yes, it's a most popular two words, you know, across all the world. So. Okay. God damn it. It's a very, very hard camouflage, I think. I done many of, you know, many of weird camouflage from, and I don't know, Sumftarns and Splinter Camo and etc. But this is really tough. No, not a... Yeah. So mainly in the I don't know half of percent, you know the Polish language. Because this word seriously is in the every how to say, you know, the long words when you're talking about everything and it's something, there's a everywhere this word in the Polish language, so yeah. Yeah, with this word you can be, I don't know, happy and upset and angry. So yeah, this word means everything. Okay. Now, these weird patches, like, I don't know, scars on something? Wait a moment, I need to redo something. Ah, Grzegorz. I think in English it's a name George, but I'm not quite sure. But yeah, Grzegorz is it's a very popular name in Poland. Like I don't know, Gregory Peck. I remember you, you make me stronger.
You know, in Polish cinema about I don't know in 15th we got this movie about Second World War and the Germans have a big difficulties with pronouncing our language. So in this movie, in the one scene, you have this guy in custody, and he talking with some of the, you know, higher rank German officer and something, and he asking about name and surname and etc. And this guy is telling him, my name is Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. And this German, you know, he's got crazy about this you know, name and second name. Yeah, it's funny. How often do you go live? You know, this painting, this figure painting and models and etc. Whole modeling stuff. It's what I do in to live. You know, I doing most of the time the commissions for my clients. So yeah, I do a lot of stuff. And of course, if I have a time to you know, turn on the camera, so yeah, I'm doing all the long figures and models and etc. So yeah, I think I make a live streams mostly one in the weekend. But sometimes I do more, but yeah, you know, hit the subscribe button and you will know, and this you know, funny bell notification, and yeah. Ah, yeah. Yeah. And do you have this movie with English descriptions? Right now I need a very small brush. Retarder. Because we will paint our details right now. So, if we're using a brush with a small portion of hairs, yeah, it's like 0.0 from Winsor & Newton. So we need to, you know, paint longer. So we need a retarder for this, and without this the paint will clog the hairs on the bristles and everything will be ruined. So if you paint this very small brushes, always use retarder. This one is from, I think it's from AK, but any retarder will be good. So ah, nice. So it
Yeah, you need to be, you know, very careful with this, because you want to achieve this, I don't know, some lines. It look like you paint you paint the wall with a very old, you know, painting brush. This big one for the walls. Yeah. And I think that the green and the brown patches got this end, weird end. So yeah. And remember about retarder. There's a dot with a retarder. I mix it with a regular paint, and after that I started painting. So as you see, without retarder, I will unable to do such of, you know, tiny dots, tiny lines. So. Retarder is very important here. Ah, okay, buddy. Stay safe. Stay safe, bro. And see you next time. Jak Panther Hero. Siema. Wreszcie, kopę lat cię nie było. Gdzie ty byłeś, jak cię nie było? Kurde, nie tam. Perdoły? Prezent już sobie kupiłeś na urodziny, chciałem powiedzieć, kurde. Na święta? Już sobie sam kupiłeś? No, przydałoby się teraz, bo oczywiście za dużo brązu dałem. Porobić te kreseczki. Dziwny ten kamuflaż, ale tak on wyglądał, no.
Dokładnie mi powiedz. O kurde, nie wiem. Tego to ja nie wiem, naprawdę. Mam gdzieś ten atak, coś tam, ale... Patrz, nie korzystałem nawet z tego jeszcze. Nie mam, kurde, kiedy. A już pojąłem, o co chodzi w tym kamuflażu. Tak mi się zdaje. Przynajmniej. Wiecie co? Ten kamuflaż tak naprawdę wygląda jak... Jakby ktoś przejechał szlaczek pędzlem, a na końcu już pędzel zaczynał zostawiać tylko smugi takie jakby po włosach, nie? Wam pokażę, o co chodzi. Może na tym zdjęciu nawet. O, widzicie? Jakieś takie półkoliste, jakieś takie kształty. Ogólnie kamuflaż jest dość ostry. Ale niektóre takie, widzicie, są jakieś takie zawijasy dziwne. Które sprawiają, że no, są tak jakby pociągnięcia po pędzelka. I widzę, że na zielonym jest to samo. I się nawet przecierają pomiędzy tym zielonym a brązem. Więc... A co? W co się wrąbałeś? Nie no, fabryka, powiem ci, że zajebista, no tylko, że wiesz, no musisz jeszcze fabrykę do tego dorobić, nie? Jakieś chociaż ściankę. Wtedy to będzie miało, wiesz, to będzie sztos. Chyba zrobię to jeszcze ciemniejszym troszkę, bo jest to zbyt żółte. O, czy ten kolor? Ochra. No nawet nie wiem, czy czasem nie tą ochrą powinienem pomalować. Jest bardziej... Łobosz. Chociaż jeszcze to i tak bym przyciemnił. O, myślę, że teraz jest fajny kolor. Boże. Wszystko mi leci z rąk dzisiaj, nie? Aha. A no, no ale wiesz, no to słuchaj, no to samo się nie zrobi, musisz kurde walić te, no, te streamy. Myślę, że na streama się najbardziej wybijesz, no. Widzisz, u mnie też tam na streamach, jak widzisz, za dużo osób nie ma, ale coś tam, powiem ci tak, że im częściej robię streama, tym jest fajniej, tym jest lepiej, bo... Bo widzę efekt, ale... Ale po filmikach na pewno by było lepiej. No to musisz robić. Co tydzień musi wjeżdżać.
Już widzę, że to będzie trochę upierdliwy kamuflaż. Nie jest za łatwy, już to widzę. No, już widzę, że ochra. Ochra to jest ten kolor tego kamuflażu. Ten. To jest ten kolor, nie? Troszkę może ciemnego, delikatnie, ale dark ochra na przykład. O, to by było idealnie. Rozjaśnienia później. Deck ten. Tan yellow znaczy się. I to miałoby ręce i nogi. No i tak będę musiał jeszcze podziałać tu zielonym. Ale tu bardzo fajnie wyszło. Już mi się podoba. Tu mi się podoba akurat. Makabra. Kamuflaż od cholery. Szczerze. Szczerze wam powiem. Prosty to nie jest. Naprawdę. No, żółty. Żółty kolor, widzicie? Tak, tak, wiem. Na razie, wiesz, próbuję jakby wyjść z tego, z tych przecierek, bo widzę, że już dałem za dużo pełnego koloru, a powinien na przykład iść połowa koloru, a później taka przecierka, nie? Tu jest fajnie to pokazane na tym drugim zdjęciu, zaraz wam pokażę. Zaraz muszę zdjęcie znaleźć. O, tu będzie lepiej trochę widać. Teraz wam pokazuję. Dobra.
Utnę trochę to zdjęcie. Czekajcie. O, zobaczcie sobie teraz, nie? Chodzi mi tutaj o właśnie te przecierki. I tu są właśnie bardzo, bardzo widoczne. Fajnie, fajnie to wygląda. No siema. No, znaczy wiesz co, widziałem kilka już tych rodzajów jakby tego i kurczę, ciężko stwierdzić, bo naprawdę tych rodzajów chyba jest 5 czy 6 takich różnych kolorów. W ogóle pierwsze to były ręcznie malowane, więc kurde szok, nie? Dobra, to zrobimy teraz tak. Zrobimy trochę tego ostrego. Zobaczyć, gdzie tutaj. Tak, dokładnie. No takim ławkowcem, jakby on już był taki zmęczony na samym końcu, że już prawie nie maluje, tylko tak rozciera, nie? Też właśnie to zauważyłem. Zmienię troszkę ten ton tego żółtego. Może to będzie inaczej wyglądać. Zrobię taki delikatny filtr. No. Ta ochra naprawdę wygląda dobrze tu. Hmm.
Dobra, już. Myślę, że pierwszy kolor, żółty, to będzie ochra. Można ją ewentualnie troszeczkę przyciemnić, ale myślę, że to jest wyjściowy, bardzo fajny kolor. Wiesz, on i tak będzie lekko ciemniejszy, przecież możesz go przyciemnić, więc... Więc myślę, że chyba ciemniejszego nie potrzeba. Myślę, że to będzie... Myślę, że to będzie okej. Okay. Odnośnie zielony... później tak, brąz. Waffen Brown. 11417, ten jest 1118. A odnośnie zielonego... dałem najpierw ten. Ale według mnie, no był on trochę dziwny, bardziej taki, kurczę, jak trochę plastikowe ludziki, więc zmieszałem go trochę z tym, nie? Natomiast można by było wykminić ten kolor na zasadzie jednego. Camo Medium Green, może nie. Trzeba by było coś poszukać. Może to? Nie, za jasny. Za jasny. A ten kolor by się przydał, wiecie, taki bardziej, bardziej zgniły zieleń, nie? Taki wpadający bardziej... Że tu? Nie, to też za ciemny. To jest Feldgrau. Feldgrau. Myślę, że... Kurczę, ten Ardennes mógłby być ciekawy, nie? Chociaż troszkę zielonego, nie? Powinno być takiego mocniejszego, bardziej w soczystą trawę. Jakby to i to połączyć, myślę, żeby wyszło, nie? To. Ten by trochę przyciemniony został, nie? Myślę, że tak by było najlepiej. Nie mam typowo tego koloru. A, też nie. Nie, no gdzie? No trzeba by było już pomieszać, ale może coś takiego zakupię sobie. No ale kamuflaż naprawdę, no myślę, że ciężki. Myślę, że dość ciężki. Widzę, że też z takim są bardzo nieregularne te pociągnięcie zielone, więc jedne są krótsze, drugie dłuższe. Wiesz co, ja już Vallejo unikam. Dla mnie Vallejo jest, kurde, jest świecące i jakoś mnie już drażni. AK zostawię, Scala i Andrei. Nic więcej innego nie będę kupował. Ale ochra i brąz bardzo fajne. No, dokładnie, ochra i brąz naprawdę spoko, nie? Co mogę zrobić, jak mi się nudzi? Rozebrać się i ubrania pilnować. Bardziej, dużo, dużo trudniejsze moim zdaniem. Bo tam, wiesz, krok po kroku i po prostu musisz dużo malutkich kropek walić. A tutaj, tak naprawdę nie wiadomo od czego tu zacząć, nie? Moim zdaniem jest trudniejszy.
Bo za dużo tych kurde kreseczek już robię, nie? Zastanawiam się, kurczę. Może teraz tego brązu trochę pociągnę. Nie, wiesz co, te zielone też są, wiesz? Tylko akurat na tym mundurze, wiesz, ten wydruk jest... Kurczę, czekaj. Zmienię wam zdjęcie. Tu jest w ogóle jakaś reprodukcja, ale jest taka kiepska. No, ale wam pokażę. Ło. Ogromne zdjęcie. Czekajcie. O, widzicie? Te reprodukcje i brązy, i zielenie są. I tutaj nawet wygląda jakby tak. W jednym miejscu było... było normalnie to namalowane jakby pędzlem, tak, że ostry jest ten kształt. A w drugim znowu jakby już niby ten pędzel przestał malować już, nie? No. Sobie to jeszcze zwężę. Żebym widział wasz ten. O. Tak zrobimy. No, tak, jakby on już tak smużył tylko ten pędzel, nie? Bo wiem, że te pierwsze te kamuflaże, to już, no, pierwsze kamuflaże były malowane ręcznie normalnie. Staram się porobić takie poprzecierki gdzieś po środku. Ale kreska po kresce, tak naprawdę. I widzę, że tak, niektóre są, niektóre nie. I zobacz, że te brązy też wchodzą na zielone plamy, cześć, w niektórych momentach. I myślę, że chyba te plamy powinny być trochę dłuższe.
Zobaczymy, jak to nam wyjdzie pod koniec. Jak to będzie wyglądać. O, sorki. Sorki, sorki. Poczekajcie moment, bo kamerka padła. Znaczy wyłączyła się. Nie padła. Poczekajcie moment. Kameryn kaput. Już zmieniam. Bardzo. Dobra. Wracamy do roboty. Brązy, brązy. Miałem dwa. Dwieście pięćdziesiątkę. O. Stąd dwudziestkę piątkę miałem bardzo, bardzo dawno temu. A, buty? Już ci pokazuję. Sepia lub brown. Sepia jest trochę ciemniejsza i przeważnie jej używam, ale ten brown też zaczyna być naprawdę spoko. Jest jeszcze kolor taki typowo czarny ink z Game'a i jest też dobry. Więc czy tak, czy tak. A podkład, podkładowo żółty, baw, jaki chcesz, byleby był naprawdę jasny, nie? Kolor.
i delikatną taką, taki filtr, nie dajesz. I wychodzi pięknie. Przeważnie. Przeważnie wszystko. A farby to daje jakąś obojętniaką, byleby była naprawdę jasna, nie? No, białej nie daje tylko. Tyry, 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 tyry. No to w miarę fajnie, już tutaj wygląda ok. Yamaha. W sumie Yamahę dwie miałem. No. Nie, pierwszy to był... Nie, też Yamaha. Yamaha DT była pierwsza, a później YZ. DT jak na pierwszy raz super motocykl, nie do zajechania. Ale teraz WR-kę bym kupił, jakbym miał kupować. Troszkę rozcieńczyła mi się bardzo ta farba.
Aha, no to ładnie. Dobra, chyba myślę, że jest okej. Chociaż kurczę, więcej takich kanciastych tych kolorów powinno być. Czy zobaczę tutaj. No już tutaj trochę to zmienię. Chyba myślę, że jest w miarę okej. Dobra, myślę, że jest okej. Okay. Następny już będę wiedział, że trochę inaczej trzeba to zrobić. Ale myślę, że jest naprawdę w porządku. Siemanko. Jak tam, Milos? Co tam u ciebie? Powiedz. Tu myślę, że najbardziej mi się najlepiej podoba. To chyba tutaj na ramieniu. Tu. Nie wiem, czy nie za dużo tych kurczę kreseczek, nie? Jak myślicie? Aha, dobra.
went into hiding on the front steps of your porch. Then I reflected on the memories, but I put out that torch. Can you say that? That's what I'm looking for. Troszkę brązu. O! W blaznicach? Co to jest? To zielone? Tutaj. Czekaj. Kurde, ten zielony kolor to jest taki z dupy. Trochę. Nie powiem. Aha, dobra. Ale za gruby, co go zmniejszyć, nie? Trochę. Pomaluję go. Zrobimy go jednobarwnego. Tutaj nawet zrobimy w innym kierunku zielony te kreski. O. Ale kurde, jest, moim zdaniem jest troszkę za ciemny ten kolor. Nie wiem czemu. Wygląda jak widelec. Aha. Zobaczmy, jak się zmiesza, jaki to będzie. Kurde, ale jasne. A, bliznę. Soviet Corps gun with a... O kurde. Aha. Kurde, nie było tego opóźnienia, teraz znowu jest... A, dziwne to wszystko. Co? Weźmiemy więcej brązu tu i tyle. Let this be another night to
tie around my bed at night. I know I've lost the fight. O. To erase your face, my mind. Awake, I lie here staring up beyond the sky. Dobra, spoko. Do zobaczonka, do usłyszonka. Dobra, idź. Dobra, myślę, że wygląda okej, ale kamuflaż tak cholernie dziwny. Dzięki. Dobra, teraz sobie zrobimy troszkę cienia, żeby to trochę podkreślić. OK.
Okej, okay. Nie tym pędzelkiem mieszałem, cholera. Teraz robimy takie cienie. Oczywiście będziemy to jeszcze wszystko poprawiać. No nie no, trochę męczący i ciężki ten kamuflaż, nie powiem.
Przyciemniam trochę te kolory pod pachami. No dobra, na razie wygląda to tak. Szału na razie nie ma, no ale już powoli jakiś tam zarys mamy. Myślę, że następna już figura będzie dobra. No, myślę, że okej jest. Jak na ten pierwszy kamuflaż, to myślę, że coś tam się udało. Dobra, okej, okay, słuchajcie. Na dzisiaj myślę, że tyle. Pierwszy raz ten kamuflaż. No zobaczymy, jak to wyjdzie na następnej. Myślę, że jest w miarę okej, okay, natomiast już wiem, jaka to jest metoda i jak to dalej prowadzić. Poszukam jeszcze kilku zdjęć referencyjnych, bo myślę, że to może mi pomóc. Trzeba po prostu poznać, jak ten kamuflaż był drukowany i nanoszony. No, bo pierwsze faktycznie były malowane ręcznie, a później to już był nadruk. Więc słuchajcie, dzięki, że dzisiaj byliście. Następny stream postaram się jak najszybciej zrobić, żebyście widzieli proces dalszy tej figury. No i co? No i myślę, że do zobaczenia na następnym streamie. Zapraszam do polubienia chociażby filmiku. To na pewno mi pomoże. Do subskrypcji zapraszam, jak nie subskrybujecie, żebyście po prostu widzieli, kiedy dodam następny filmik albo stream, kiedy będę robił. Więc serio też do tego zapraszam. A chcecie zobaczyć sobie, co wykonuję jeszcze innego, albo jakieś procesy z budowy z opisami, to zapraszam na Patrona, o którego macie informacje na moim kanale. Dobra, trzymajcie się, do następnego. Cześć.